jeśli mamy ochotę na coś słodkiego, warto sklepowe słodycze zastąpić czymś, co możemy przyrządzić sobie samodzielnie w domu. Doskonałym przykładem takich zdrowych słodyczy mogą być na przykład praliny. Jak je zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy zmielić dowolne suszone owoce, mogą to być śliwki suszone, rodzynki czy na przykład morele, dodać do nich zmiksowane orzechy, na przykład włoskie bądź migdały, dodać kakao, jeśli chcemy uzyskać czekoladowy smak i na przykład banana, który nam sklei to wszystko w jednolitą masę. Z takiej masy robimy kuleczki, można je obtoczyć w kakao, można je obtoczyć we wiórkach kokosowych i mamy wspaniałe domowe słodycze, zdrowe, bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego, który bardzo często pojawia się w tych przemysłowych produktach, wysoko przetworzonych, słodkich zwłaszcza, bez dodatku tłuszczów typu trans, które również bardzo często pojawiają się w sklepowej żywności. Innym przykładem słodkości, które możemy przyrządzić w domu, mogą być na przykład wszelkiego rodzaju sałatki owocowe bądź koktajle. Koktajl może być owocowy, może być owocowo-warzywny. Jeśli chcemy pójść dalej, może to być koktajl warzywno-owocowy, czyli z przewagą warzyw, a i tak charakteryzujący się słodkim smakiem. Innym przykładem takich domowych, zdrowych słodyczy mogą być wszelkiego rodzaju musy, ale również sałatki owocowe, ale również owoce w postaci suszonej. I myślę, że najszybszą taką słodką przekąską zastępującą sklepowe, przemysłowe słodycze będą po prostu owoce. Owoce zjedzone w całości, świeże, ewentualnie w postaci właśnie suszonej.